Najmilsi, do rozważenia kolejnych dwóch wezwań litanii loretańskiej trzeba by było, byśmy dzisiaj właściwie usiedli na krześle przed lustrem, bo te dwa przedmioty, krzesło i lustro, będą nam potrzebne, żeby lepiej zrozumieć i odczytać symbolikę tych dwóch wezwań. Zwierciadło sprawiedliwości i stolicą mądrości. Zacznijmy od lustra, od zwierciadła. W czasach biblijnych, w czasach Jezusa, Maryi, w czasach starożytnych technika wykonywana luster, zwierciadeł, była dość prymitywna. Po prostu brało się w miarę gładki, równy kawałek blachy, na przykład miedzianej, i polerowało się tak, żeby można było się w nim przejrzeć. Jakie to były lustra? Można sobie wyobrazić, pewnie mamy w naszych domach, w naszych kuchniach, w naszych kredensach garnki takie srebrne ze stali nierdzewnej czy jakiegoś takiego innego nierdzewnego materiału. Jeżeli się w nich przyjrzeć, widać sylwetkę, no ale nie jest ona najwyraźniejsza. Możemy odróżnić, gdzie głowa, a gdzie nogi, ale już pewnie panie, które stosują tusz do rzęs, miałyby problem, żeby przed takim zwierciadłem się umalować. Dlatego święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, kiedy pisze dla nas, układa przepiękny hymn o miłości, pod koniec tej pieśni pisze: teraz widzimy niewyraźnie, jakby w zwierciadle, a potem zobaczymy wyraźnie, bo ujrzymy, chodzi o to, że ujrzymy Boga, że ujrzymy miłość takim, jakim On jest, stając przed Nim twarzą w twarz. Jednym słowem, wizerunek zwierciadlany, lustrzany w dawnych czasach był niewyraźny, nieco okłamywał i był często porównywany z naszym obrazem świata, bo to, co wiemy o świecie, jest też tylko niewyraźne, jest tylko mgliste. No, popatrzmy chociażby, taka sprawa jak bardzo na czasie to, o czym mówimy niemal codziennie, epidemia, koronawirus. No wiemy, czym jest koronawirus, że to jest taki, można powiedzieć, twór, substancja nieożywiona, jakaś forma nieożywionego białka. Wiemy, że mutuje, wiemy, jak się roznosi, ale w gruncie rzeczy nie potrafimy nad nim zapanować. Nie umiemy do końca znaleźć przyczyny, ani go powstrzymać, ani pohamować. Właściwie zwalamy wszystko na układ immunologiczny naszego organizmu, niech sobie jakoś tam radzi. Mamy jakieś blade pojęcie, tam te maseczki, jakieś rękawiczki, jakieś płyny, ale w gruncie rzeczy nie mamy stuprocentowej pewności co do sposobu przemieszczania się, co do chociażby zarażenia i tak dalej. Więc widzimy choćby taki prosty przykład, taki drobiazg, bo tego nie widać gołym okiem, jak również nasza wiedza pod takim względem jest niewyraźna. A co dopiero, jeśli chodzi w ogóle o medycynę, jeśli chodzi o choroby, jeżeli chodzi o nasz dobrostan, o stan naszego zdrowia, o kondycję i tak dalej, nie mówiąc o przyczynach i skutkach właściwie wszystkiego tego, co zdarza się w naszym życiu. O wszystkim mamy jakieś takie mgliste pojęcie, ale wyraźne będziemy mieli pewnie dopiero kiedyś. Tak samo jest z Panem Bogiem, na którego obraz i podobieństwo zostaliśmy stworzeni, ale ten obraz jest zamazany, niewyraźny przez naszą słabość, przez nasz grzech i nasz upadek. Maryja jest zwierciadłem sprawiedliwości nie tylko dlatego, że w jakiś sposób postępuje sprawiedliwie. W języku biblijnym słowo sprawiedliwie oznacza tyle, co dokładnie według prawa, według przepisów prawa. Józef był na przykład mężem sprawiedliwym, dlatego tam Maryję chciał oddalić potajemnie i tak dalej. Człowiekiem sprawiedliwym, czyli dokładnie wypełniającym przepisy prawa mojżeszowego. Sprawiedliwy to znaczy ten, który wypełnia przepisy prawa. To znaczy słowo sprawiedliwy w języku biblijnym. Ale tutaj słowo sprawiedliwy znaczy jeszcze coś innego. Można by było powiedzieć taki dokładny, prawdziwy. Maryja jest zwierciadłem sprawiedliwości, to znaczy, że ona odbija prawdę o Bogu, odzwierciedla prawdę o Bogu w sposób właściwie niezamazany, nierozmyty. O Maryi by święty Paweł nie napisał: teraz widzimy niejasno, jakby w zwierciadle, bo jest ona doskonałym obrazem dobroci i miłości Boga. W niej Bóg odbija się jak w zwierciadle, jak w lustrze. No właśnie, bo lustro służy nie tylko ukazywaniu naszej twarzy, w lustrze nie tylko możemy siebie przejrzeć,
ale także lustro doskonale odbija i przekazuje dalej światło. Luster używano kiedyś do przekazywania informacji, do przesyłania takich właśnie sygnałów świetlnych. Zwierciadło sprawiedliwości. Stolica mądrości. No tutaj wspomniałem, trzeba by było sobie usiąść na krześle. Nieraz już doświadczyliśmy, pochylając się nad treścią wezwań litanijnych, że pełno w niej wyrazów, określeń i zwrotów staropolskich, z języka polskiego, którego dzisiaj już nie słyszymy, którego dzisiaj już się nie używa. I to słowo stolica, chociaż nam się kojarzy z Warszawą, z głównym miastem Polski, czy i z jakimś innym miastem, które jest stolicą innego kraju, to jednak ma ono taki bardzo ciekawy źródłosłów, który może dla nas będzie trochę zaskakujący. Proszę się nie zgorszyć, ja teraz będę mówił o rzeczach trochę takich być może mało smacznych i wyrafinowanych, ale to wszystko nam się kojarzy troszeczkę z toaletą. Kiedyś miałem rekolekcję w Cieszynie Czeskim dla Polaków, którzy żyją już w Czechach, za Olzą. I przyszła taka niedziela, w której trzeba było czytać czytanie o tym, że Chrystus zasiądzie na swym tronie. No i chcieli to, znaczy trzeba było przeczytać po czesku. I oni strasznie się wstydzili tego przeczytać. Po czesku to, że Chrystus przyjdzie i zasiądzie na swym tronie, było tak, że Chrystus przyjdzie i zasiądzie na swym stolcu. No, dla nas to słowo oczywiście nam się kojarzy z fizjologią i powiedzmy z takimi czynnościami fizjologicznymi, których każdy z nas doświadcza, ale one są jakoś wstydliwe. No, nie mówimy o nich publicznie, używamy różnych eufemizmów, żeby jakoś to nasze chodzenie tam, gdzie król chodzi piechotą, określić w taki sposób w miarę powiedzmy przyjazny i niesmaczny. Tymczasem to słowo stolec kiedyś oznaczało tyle, co krzesło, na którym zasiada król. Stąd wzięła się stolica. Stolica to jest takie miejsce, gdzie jest stolec, czyli tron królewski. W naszym współczesnym języku polskim znaczenie tych słów się trochę zatraciło. My o nich już nie pamiętamy. W każdym razie, mówiąc o stolicy mądrości, trzeba by było powiedzieć tak dokładnie na współczesną polszczyznę, tłumacząc tronie mądrości. Rzeczywiście Maryja nazywana jest tronem. Gdybyśmy pojechali do cerkwi jakiejś prawosławnej, zobaczylibyśmy taką ikonę, w której mamy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, jak Maryja siedzi i siedząc jakby swoim ciałem tworzy tron, na którym z kolei zasiada Chrystus. Te zgięte kolana, uda Maryi to jest siedzenie. Jej piersi, jej ramiona są oparciem, podłokietnikami i w niej jak gdyby siedzi Chrystus. Mówi się, że to ikona Maryi tronującej, właśnie będącej tronem. To Maryja jest tronem, tą właśnie stolicą, na której zasiada Chrystus. To jest ten tron, to jest znak władzy królewskiej. I Maryja jest takim znakiem, że Chrystus przychodzi i ma władzę, ma moc. Bóg objawia swoją moc w swoim człowieczeństwie. Taka jest tajemnica Chrystusa i Jego wcielenia, Jego człowieczeństwa wziętego z Najświętszej Maryi Panny. I znowu, moi drodzy, widzimy, jak pięknie kolejne wezwania litanijne ukazują nam właściwie naukę dogmatyczną o Maryi. Nie wiem, czy zauważyliście, jesteśmy już prawie na półmetku naszych rozważań i tegorocznych nabożeństw majowych, ile rzeczy dowiadujemy się o Maryi. Jak bardzo litania loretańska ma, jak wielkie znaczenie katechetyczne. To jest, można powiedzieć, taki katechizm o Matce Bożej. Śpiewając litanie, wgłębiając się w treść poszczególnych wezwań, my poznajemy, kim naprawdę jest Maryja. Kim ona jest, jak ją powinniśmy traktować. Bo nasza wiedza może być dość płytka. No, Matka Boża urodziła Chrystusa, wstawia się za nami, koniec, kropka, tyle o niej wiemy. Zobaczmy, jak zgłębiając te wszystkie wezwania i ich treść, poszerzamy horyzonty naszej wiedzy o Maryi. Poznajemy Maryję, a coś, co poznajemy coraz lepiej, coraz mocniej kochamy. Bogu niech będą dzięki, że dał nam taki podręcznik mariologii, że dał nam taką księgę wiedzy o Maryi, która okazuje się
wciąż jest dla nas tajemnicą i w której możemy wciąż odkrywać coś na nowo dla siebie, po to, by, jak powtarzamy to przy okazji każdego naszego spotkania tutaj na Majówce, nie tylko lepiej ją znać, nie tylko mocniej ją kochać, ale także pełniej ją naśladować w jej naśladowaniu Chrystusa, w jej wypełnianiu woli Bożej. Amen.